Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w drugim odcinku z Kariery Bramkarzem. Ostatnio pytałem was, czy przechodzić do Boltonu, czy odrzucić tą ofertę. Zdania były podzielone, ale postanowiłem ją odrzucić z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jeśli dostaniemy z jakiegoś klubu ofertę na początku okienka, to i na końcu przychodzi z tego samego klubu. A drugi powód, chcę wygrać tarczę Europy. Chcę mieć jakiś sukces w Fiorentinie. Może to nam pomoże w dostaniu oferty z lepszego klubu, a do tego jeszcze jest oczywiście szansa, że zostaniemy w Fiorentinie. Mała bo mała, ale jednak. Tutaj postanowiłem za waszą radą dodać rzuty karne do treningu. Może to być ciekawe. Oczywiście będę to tylko symulował, no bo nie ma sensu raczej grać tego. Ale przynajmniej rozwiniemy się w tym elemencie gry. Dzięki czemu może w serii 11 będziemy występować jako jeden z pierwszych. Kto wie, może taki Roger Rosseni powstanie z Drągowskiego. Nigdy nic nie wiadomo. O, oferta wypożyczenia, zobaczmy jaka. Jeszcze przed meczem z Betisem. Albo jeszcze tabelę najpierw. Okej. Mamy spokojnie szansę na awans. Wystarczy wygrać z Betisem i mamy pewne pierwsze miejsce. Więc taki jest plan na to spotkanie. Oczywiście. O. Standardowa wiadomość dla klubu i kraju. Zawsze taka w FIFA przychodzi. Bez niej byłoby nudno. Można ją sobie oczywiście przeczytać. Ze Strasburga. Raczej nie interesuje mnie ta oferta. Odrzucamy. I okej. No i pora zaczynać spotkanie z Betisem. Jeśli wygramy, zajmujemy pierwsze miejsce w grupie. I mamy prostą drogę do finału. I zobaczmy szansa dla Betisu z Zozulia. Ukrainiec ładnie się zastawia. Co wymyśli? Podaje piłkę Petros. Petros wypatrzył tutaj zawodnika. Durmisi, świetnie Drągowski i fatalna dobitka gracza Betisu. Mamy sporo szczęścia, bo jednak mogliśmy się w tej sytuacji lepiej zachować, ale gracz Betisu fatalnie buduje. Walka w środku pola. Badejl Kalinić uderza z pierwszej piłki i zdobywa fantastyczną bramkę. Niesamowite uderzenie Nikoli Kalinicia. Wow, tego się nie spodziewałem, tak szczerze. Jeszcze wpada w bandy reklamowe. Ciekawie. Tutaj piękne podanie Badejla i atomowe uderzenie Kalinicia. Fiorentina prowadzi 1-0. I będzie rzut wolny w 90 minucie. Centra w pole karne. Walka o piłkę. Chiesa, ależ bramka! Ależ fantastyczne uderzenie młodego gracza Fiorentiny. Coś pięknego, naprawdę. Coś pięknego. Nie wiem nawet jak to skomentować. Najlepiej zobaczmy powtórkę i wtedy to ocenimy. Nawet Drągowski celebruje z drużyną. Centra w pole karne. Tutaj dobre zachowanie obrońcy. Przyjęcie plecami i wykończenie z lewej nogi. Wow. Fiorentina już na 100% wygrywa to spotkanie. 2-0. No i koniec spotkania. Tak jak mówiłem, Fiorentina wygrywa 2-0. Pewne zwycięstwo. Betis miał jedną dobrą sytuację, gdzie Drągowski odbił piłkę do boku. Dostaliśmy notę 7,5. Jedna piłka tylko sparowana. Ale jak nasza drużyna zdobywa gole, to nam też podnosi notę. Więc to jest bardzo fajne, naprawdę. No tutaj niestety nie ma żadnej naszej interwencji, szkoda. Zobaczmy statystyki. No, Fiorentina zdecydowanie dominowała. I zasłużyła na to zwycięstwo. Zobaczmy oceny jeszcze. Najlepszym zawodnikiem Nikola Kalinić. Bardzo wysoka nota. I o to chodzi. Drągowski jedna interwencja, Jimenez jedna. I oczywiście Jimenez ma niższą notę, bo wpuścił dwie bramki. Przejdźmy dalej. W półfinale tego pucharu zagramy ze Stade Rennes. A w drugim półfinale Schalke zagra ze Sportingiem Lizbona. Jak widzimy, Sporting zajął drugie miejsce w naszej grupie, Betis trzecie, czwarte West Brom. A z drugiej grupy wyszło ekipa Schalke i z drugiego miejsca Stade Rennes. Które będzie teraz naszym rywalem. No i pora na kolejny trening, bo wiadomo, trzeba trenować.
Bez tego nic się w życiu nie osiągnie. A jednak szczerze, trzeba sobie to jasno powiedzieć, overall Drągowskiego bardzo szybko rośnie, więc nie wiem, czy w ogóle nam transfer jest potrzebny, ale jeszcze na pewno o tym transferze pomyślę. Bo jeszcze, na razie jeszcze i tak jest za niski ten overall, ale cały czas się rozwijamy, więc to jest fajne. Bo nie spodziewałem się tak szybkiego rozwoju Bartłomieja Drągowskiego, ale jednak wykonujemy ten najcięższy trening, bo wykonujemy teraz trudny i średni. A na początku kariery, jak grałem w tamtej FIFA Borucen, to wykonywałem łatwy i średni. I rezultaty były zdecydowanie gorsze. A ten trening jest szczerze dla mnie łatwiejszy, bo czasem łatwiej jest mi wykonać trening trudny niż łatwy, no. Taka oto przypadłość. Oferta wypożyczenia, od kogo? Z Latiny, nie. Serie B nas nie interesuje, odrzucamy tą ofertę. No i oczywiście pora przejść dalej. I gramy ze Stade Rennes, w którym występuje Kamil Grosicki, więc może będzie pojedynek Polaków w jakiejś sytuacji, zobaczymy. Pora zaczynać to spotkanie. I ładnie ekipa Stade Rennes zgrała piłkę. Ball. Fernandez. Podaje strzał. Idealnie Drągowski to odbija. Tak jest. O to chodzi. Tak się broni na linii. Bardzo mocne uderzenie z lewej nogi. I świetna parada Polaka. Akcja Fiorentiny. Ładne zagranie na skrzydło. Nikola Kalinić. Kalinić, indywidualna akcja. Jak to się skończy golem? Pięknie! O to chodzi! Fantastyczna akcja Nikoli Kalinicia. Naprawdę tego się nie spodziewałem, że on tak ze skrzydła zejdzie. No, zaskakuje mnie ten gracz. Bardzo pozytywnie. To świetnie przepchnął obrońcę. I wykończył w krótki róg. Bramkarz bez szans. I Fiorentina prowadzi 1-0. I kolejna akcja Fiorentiny, Hadzi, ładnie podaje, Cristoforo, Zarate, 2-0! Brawo dla Fiorentiny, naprawdę grają świetnie w tym turnieju. A Zarate po prostu dopełnia formalności. Tutaj ładnie Hadzi wypatrzył Cristoforo podał do Zarate, a Zarate wykończył tą koronkową akcję. Fiorentina prowadzi już 2-0. Kamil Grosicki, ładny rajd Polaka. Grosicki wypaczył kolegę z zespołu. Drągowski dziwnie interweniuje, ale ważne, że skutecznie. Jeszcze nie koniec akcji Ren. Strzał z pierwszej piłki Ntepa, ale obok bramki. I koniec spotkania. Fiorentina wygrywa 2-0 i zagra w finale Tarczy Europy. To jest to. Naprawdę Fiorentina gra świetnie w tym turnieju. Jeden strzał przez nas sparowany. No i to tyle, nota 7,2. Można jeszcze raz zobaczyć ten strzał, naprawdę fantastycznie zachował się Drągowski na linii. Tutaj Fernandez podawał i uderzenie innego zawodnika. Niestety nie dojrzałem, kto to w rękę uderzał, ale Drągowski na linii interweniował kapitalnie. Jak na ten overall oczywiście, no bo jeśli broniłbym bramkarzem koło 90, to by mnie ta interwencja nie zdziwiła, ale Drągowski ma 73. Więc jest to naprawdę bardzo fajna interwencja. Oby takich więcej. Mecz bardzo wyrównany, ale Fiorentina wykorzystała wszystkie swoje sytuacje. Zawodnikiem meczu Cristoforo. Myślę, że zasłużenie. Drągowski jedna interwencja, Kostli jedna. No ale Francuz musi mieć niższą notę, bo wpuścił dwie bramki. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. W finale zagramy ze Sportingiem Lizbona, który pokonał Schalke po rzutach karnych 5-4. W regulaminowym czasie gry było 1-1. Więc powtórka z grupy. Wtedy był remis. Jak teraz to się skończy? Zobaczymy. O, jakaś oferta wypożyczenia. O, Toledo powraca po kontuzji. Fajnie, o to chodzi. Im mocniejszy skład, tym lepiej. I zobaczmy, skąd oferta z Lens. Nie jestem jakoś przekonany do tej oferty, ale na razie zostawimy brak odpowiedzi. Myślę, że to jest najlepsza opcja.
przemyślę tą ofertę w trakcie meczu. No i co tu dużo mówić, pora zaczynać spotkanie finałowe Tarczy Europy. Fiorentina vs Sporting Lizbona. I zobaczmy, akcja Fiorentiny. Dobre zagranie Sanchez. Kalinić. Nikola Kalinić. Milić! Ależ brameczka, tak się zaczyna spotkania. Inteligentne zachowanie Milicia. I Fiorentina wychodzi na prowadzenie. Tutaj bardzo ładne podanie Sancheza. Kalinić podał do Milicia. I Rui Patricio nie dał rady interweniować. Ważne, że prowadzimy w finale 1-0. Sporting próbuje odpowiedzieć. Skelotto. Ładna akcja Włocha. Wypatrzył tutaj Campbella. Campbell uderza! Broń Drągowski i świetnie interweniuje obrońca. Interwencja Drągowskiego niezła, ale największym bohaterem jest tutaj obrońca, który wybił piłkę na rzut rożny. Brian Ruiz przedziera się. Wypatrzył Jeffersona. Jefferson uderza, ale Drągowski łapie to bez problemu. I koniec spotkania. Wygrywamy rozgrywki Tarczy Europy. Przedsezonowy puchar jest nasz. Nie powiem, jest to sukces Fiorentiny. Nie były to łatwe rozgrywki. Ale udało się zwyciężyć. I za chwilę to my wzniesiemy puchar do góry. Zagraliśmy we wszystkich spotkaniach. Więc tak szczerze, na pewno jeszcze będę myślał o tym wypożyczeniu, ale postaram się poczekać z tymi ofertami do meczu z Juventusem. Jeśli dostaniemy szansę z Juve, to znaczy, że spokojnie możemy zostawać w Fiorentinie, a jeśli nie dostaniemy w tym meczu szansy, to trzeba odchodzić w końcówce okienka na wypożyczenie, ale tym to już zajmiemy się w następnym materiale. Teraz świętujmy zwycięstwo w Tarczy Europy. No nie mogliśmy lepiej zacząć naszej przygody z Fiorentiną. Broniliśmy bardzo pewnie 5 czystych kąt. Czasem szczęście nam sprzyjało, czasem obrońcy pomagali, czasem rywale fatalnie pudłowali. Ale taka jest piłka. Trzeba mieć szczęście. Podobno szczęście sprzyja lepszym i tego się trzymajmy. Fiorentina w pełni zasłużenie zdobywa Tarczę Europy. Oczywiście pamiątkowe zdjęcie musi być. Jak zwykle, nie ma długiej celebracji, bo jest to jednak puchar przedsezonowy. Drągowski jeden strzał złapał, jeden sparował, nota 7,3. Na razie szczerze, moim zdaniem te noty zdecydowanie poprawili, bo już nie spadają tak głupio jak w poprzedniej FIFA. I to jest bardzo dobre. Naprawdę to jest na plus dla EA. Bo to już mogę powiedzieć po tych kilku meczach, że to zdecydowanie poprawili. Zawodnikiem meczu Milić, strzelec bramki, bohater finału. Drągowski 2 interwencje, Rui Patricio 0. Fatalny występ Portugalczyka. Przejdźmy dalej. Jak widzimy, tylko potwierdzenie, Fiorentina zwycięża. Żadne zaskoczenie. Tą ofertę z Lens myślę, że odrzucimy. W następnym materiale zajmę się sprawą transferu i muszę to przemyśleć dogłębnie. Czy zostawać, czy odchodzić, bo jednak overall bardzo szybko rośnie. I powiem szczerze, że nawet może byśmy mieli szansę grać w tym pierwszym składzie. No bo o dziwo dużo szybciej niż zakładałem Drągowski się rozwija. Co jest dla mnie miłym zaskoczeniem. Puchar przedsezonowy wygrany. Teraz tylko walczyć o zwycięstwo w innych rozgrywkach. I zobaczymy jeszcze dla jakiego klubu. Ale odpowiedzi na te pytania poznamy w następnych materiałach. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!